Witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu poświęconym pracy z Steadicamem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o obiektywie, który według mnie jest najlepszy do zastosowań produkcyjnych, a także life'owych, gdzie nie jest wymagana praca zoomu. Więc tak, obiektyw, który Wam przedstawię, to jest Zeiss 15 mm CP2. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego to ma być Zeiss. Przede wszystkim trzy podstawowe rzeczy. Marka, funkcjonalność i budowa. Zacznijmy od marki. Firma Zeiss powstała w 1846 roku. Była wykorzystywana do pierwszych lotów na Księżyc. Do tej pory jest wykorzystywana w produkcjach kinematograficznych, na przykład Władcy Pierścieni. Wszystkie części zostały nagrane optyką Zeissa. Warto wspomnieć, że Zeiss nie sprzedaje swojej marki ludziom, aby żyć tylko z brandu. Cały czas czuwa nad kontrolą jakości. Tu chodzi o coś więcej. Zeiss to jest naprawdę wyznacznik jakości. Przejdźmy do funkcjonalności. Przede wszystkim wymiana mocowań. Jest to na tyle fajny obiektyw, że kiedy zmieniacie kamerę, możecie zmienić mocowanie. Są dostępne trzy mocowania: E, EF i PL. Czasy są takie, że kamery szybko się starzeją. Obiektywy starczą Wam już do końca życia, jeśli kupicie porządne i będziecie o niego dbać. Więc te mocowanie możecie sobie wymienić. Koszt wymiany tego mocowania jest nie większy niż 1000 zł. Kolejną rzeczą jest zębatka. Zauważcie, że te zębatki są już integralną częścią obiektywu. Nie musicie dokupywać opasek, które tak naprawdę są troszkę problemowe, jeśli liczy się czas. Nie wiem, dlaczego bardzo mało obiektywów wprowadza te zębatki. Nie uważam, żeby było to jakieś mega drogie. Wiem, że w niektórych obiektywach, na przykład Samyanga, są te zębatki, natomiast w Canona są tylko tak samo kinowych. Ale jeśli macie wybrać kinowy Canona a Zeissa, to chyba odpowiedź jest prosta. Te pierścienie chodzą naprawdę płynnie. Ostrość. Jest bardzo szeroki zakres ostrości. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą się przekonałem na realizacjach i pracując na Steadicamie, jest to, że jest podziałka zarówno z lewej strony, jak i z prawej. Jak to działa? Mianowicie zamontujecie sobie obiektyw do kamery. I teraz tak, jeżeli nie macie ostrzyciela i musicie poradzić sobie sami, to z tej strony macie miarkę, tak? Możecie sobie wyostrzyć. W wielu obiektywach ta miarka jest albo u góry, albo z drugiej strony. Jeżeli była z drugiej strony, to na całym stelażu musielibyście zaglądać tutaj, jaka jest ostrość. Mając ten obiektyw, nie ma takiej potrzeby, bo widzicie zarówno z tej strony, jaka jest odległość ostrzenia i przesłony, jak i z drugiej. Także to jest bardzo fajna rzecz, która się sprawdza. Przednia soczewka. Są to soczewki asferyczne. Charakteryzuje się to szkło tym, że jest ostre na krawędziach i jest naprawdę bardzo szerokie. Nie jest to 16 mm jak Samyang, nie jest to 14 mm jak Canon, to jest 15 mm jak Zeiss. Porównując do Samyanga, to przede wszystkim jest różnica w szkle. To są naprawdę szkła. Myślę, że jakbym wziął klucze i porysował, to mogłoby nie być rys, ale wolę nie ryzykować. Przede wszystkim ten obraz nie jest zamglony i nie zagina rogów. W porównaniu do Canona, Canon bardzo mocno zagina rogi. Obiektyw bardzo chętnie pokażę w porównaniu do pełnej klatki, bo to są obiektywy na pełną klatkę, oraz do Super 35 mm, gdzie ostrość jest nadal świetna na krawędziach, a to charakteryzuje dobry obiektyw szeroki. Każdy może się zastanawiać, dlaczego jest T, a nie F. Przede wszystkim w obiektywach Zeissa głównie są litery stosowane, te oznaczające transmisję światła. Krótko mówiąc, transmisja uwzględnia straty
a F przesłona nie uwzględnia tych strat. Jaki efekt? Mianowicie, jeżeli macie transmisję 2.9, to równowartość tej przesłony mogłaby być 2,5, może 2,2. Więc to jest taka różnica. Producenci nie podają często liter T, natomiast Zeiss to zawsze ma. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to tyle. Budowa. Szkło jest metalowe. Nie ma tu żadnego plastiku. Jedynie tylko to. To możecie sobie wyrzucić. Kolejną rzeczą jest to wygląd. Jeżeli idziecie na granie, nie oszukujmy się, wygląd też ma znaczenie. Zobaczcie, jak wygląda teraz ta kamera z takim obiektywem, a jak wygląda kamera z obiektywem zwykłym, standardowym Sonego. No, kamera wygląda całkiem nieźle, tak? Naprawdę wygląda filmowo. Jeżeli jeszcze załączycie tutaj sobie ostrzenie, to naprawdę bajka. A zobaczcie, jak teraz kamera będzie wyglądała, zakładając standardowy obiektyw. Jak wygląda? Kiepsko. Ale wiadomo, też nie o wygląd chodzi. Ale jeżeli mamy się czepiać szczegółów, a przy tym obiektywie trzeba się czepiać szczegółów, w końcu za to pieniądze się płaci, no to jest właśnie ten szczegół. Jeśli szukacie tańszego rozwiązania, a równie dobrego, możecie zastanowić się nad Zeissem, który też je ma 15 mm ze światłem 2.8 i kosztuje niecałe 10 tysięcy. Są trzy różnice, niestety muszą jakieś być, ta cena znikąd się nie bierze. Mianowicie w tym, że nie macie zębatki, nie macie wymiennego mocowania i myślę, że jakość szkła jest troszkę gorsza, ale przy porównaniu do innych obiektywów i tak jest świetna. Moim zdaniem pieniądze wydane na ten obiektyw to są najlepsze pieniądze zainwestowane w moim życiu. Kamera za rok, dwa, trzy, cztery już nie będzie modna, będą lepsze. Obiektyw zawsze Wam zostanie. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest filmowanie tym obiektywem na Steadicamie. Ostatnio filmowaliśmy koncert, w którym praca pod światło była idealna. Bardzo fajne, można uzyskać efekty przymykając przysłony na 5.8 do 8. Dzięki temu na światłach robią się takie gwiazdki. Nie musicie stosować żadnych filtrów. Naprawdę, ten obiektyw powala ostrością. Zwróćcie uwagę, jak jest on ostry na krawędziach. Potem się poznaje dobre obiektywy. Obiektywy te są składane przez ludzi. Myślę, że to jest bardzo dobry argument, że nie robią tego maszyny taśmową. Każdy obiektyw jest sprawdzany przez człowieka. Nie ma możliwości pomyłki. W fabryce Zeissa pierścień ostrości jest skalowany według miarki. Każdy obiektyw osobno przez człowieka. Większe modele i droższe potrafią kosztować po 150 tysięcy euro i te obiektywy są robione już na zamówienie. Warto wspomnieć, że fabryka Zeissa współpracuje z takimi firmami jak Sony, Airy czy Hasselblad. Wszystkie napisy, podziałki są malowane ręcznie, nie przez maszynę. Także to powinno zwrócić uwagę, że te obiektywy mają duszę. Duszy ludzi, którzy pracują i wkładają w to swoją pracę. To nie jest jakiś bubel spod fabryki, tylko tak jest. Nie ma możliwości o pomyłkę. Jeżeli dostaniecie ten obiektyw, to na pewno będzie sprawdzony przez ludzi. W kinematografii nie ma autofokusów, więc te pierścienie ostrości i przysłony są naprawdę priorytetem w tej firmie. Pomijając soczewki, które są naprawdę wysokiej jakości. Myślę, że porównując Canona a Zeissa, którego złapiecie w ręce, nie będziecie chcieli już pracować na Canonach. Ja swoją optykę rozszerzam o Zeissy i nie patrzę już na inne szkła. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.